Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji. Moduł: Nadzorowanie procesów dystrybucji. Temat: Poziom obsługi klienta. Tak jak Wam obiecałem, dziś całe zajęcia zajmę się odpytywaniem z tematu z poprzednich trzech zajęć. Jako pierwszego zapraszam Michała Kowalskiego. Pierwsze łatwe pytanie. Kogo nazywamy klientem? Proszę podać definicję. Klient to osoba fizyczna lub prawna, współpracująca z danym podmiotem gospodarczym. Na zasadzie obopólnej korzyści, najczęściej jako odbiorca produkowanych wyrobów i usług. No proszę, bardzo dobrze. W gospodarce rynkowej klient traktowany jest priorytetowo ze względu... Michał, proszę odpowiedź. Ze względu na nadążenie zaspokojenia jego potrzeb i wymagań w warunkach wolnej konkurencji między podmiotami gospodarczymi starającymi się pozyskiwać jego względy. Następne pytanie. Poziom obsługi klienta możemy definiować jako... miarę odpowiadającą wymaganiom warunkowym, w jakich mogą być realizowane zamówienia klienta przy normalnych, akceptowalnych przez rynek warunkach dostaw. Tak. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Że w odniesieniu do drugiego znaczenia obsługa klienta jest misją, wokół której integrują się wszelkie działania podejmowane wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. Wymień fazy realizacji łańcucha dostaw zorientowanego na potrzeby klienta. Faza pierwsza – rozpoznawanie potrzeb klienta. Faza druga. Czy ktoś zna odpowiedź? Michał, to jak to będzie z kolejnymi fazami realizacji łańcucha dostaw? Faza druga to wybór strategii funkcjonowania łańcucha dostaw, a faza trzecia to określenie celów obsługi klienta. Faza czwarta to konfiguracja łańcuchów dostaw i faza piąta, ostatnia, to określenie mierników oceny. Dziękuję za odpowiedź. Możesz usiąść. Teraz Agata Brysk, proszę do tablicy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.